Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj wracam do ogrodu, bo skoro rabaty są już uporządkowane i nawiezione, to już można siać pierwsze kwiaty do gruntu. Zapraszam na odcinek. Pod koniec marca można już siać spokojnie do gruntu kwiaty takie jak mak. Ten akurat, jak widzicie, dostałam. Można siać również chabry, pławatki, słoneczniki, groszki pachnące czy maciejki. Nawet chabry i maki można siać na początku już marca. No ale wiecie, nie miałam uporządkowanych rabat. Pewnie mało kto miał, żeby je siać tak wcześnie. Dlatego teraz to już jest odpowiednia pora dla nich wszystkich. Pierwsze będą groszki. Groszki lubią wspinać się po podporze, także dobrze, żeby miały coś, po czym będą mogły sobie wejść. U mnie to będzie pergola, która tak naprawdę jest przeznaczona dla klematisa, dla powojnika, ale podzieli się też z groszkiem nią. W zeszłym roku miałam takie połączenie i bardzo ładnie to wyglądało. Poza tym groszki lubią miejsca słoneczne i bardzo żyzne. Tworzą głębokie systemy korzeniowe, więc jeżeli chcielibyście mieć groszki pachnące w donicach na przykład, co też jest możliwe, z jakąś podporą włożoną do donicy albo przystawioną do jakiejś donicy do ściany, z jakąś tam kratką powiedzmy, żeby groszki mogły się wspinać, to pamiętajcie, żeby te donice miały głębokość minimum 30 cm, dlatego że one właśnie mają takie głębokie systemy korzeniowe i potrzebują trochę tego miejsca. Groszki uwielbiają żyzną ziemię, także albo możecie je posiać do bardzo wzbogaconej już gleby, albo zasilić ją zaraz po wschodach, ale ważne, żeby nie świeżym obornikiem, bo tego nie lubią, ale za to uwielbiają kompost. Groszki posiadają wąsy czepne, które są taką formą zredukowanych u nich liści, dzięki którym właśnie wspinają się po tych podporach. Więc wydaje się, że nie ma problemu z ich podwiązywaniem. Jednakże taka ściana groszku utworzona już latem może nie oprzeć się pod muchą jakiejś dużej wichury, na przykład podczas burzy, i wtedy taka duża ściana tych groszków może nam runąć i odkleić się od tej podpory dosłownie. Dlatego wtedy, kiedy jest już ich sporo, dobrze je po prostu z tą podporą razem przewiązać. Wtedy mamy pewność, że duża wichura nam tej ściany nie przewróci. Kwiaty groszków są urocze, przepięknie pachnące, jak chyba żaden inny kwiat na ogrodzie. I nadają się świetnie do takich malutkich bukiecików. Gdy roślinki będą miały już około 15 cm, wtedy warto je uszczyknąć u góry, ten stożek wzrostu, dlatego że wtedy się lepiej nam krzewią. A podczas kwitnienia z kolei dobrze jest im uszczykiwać przekwitnięte kwiaty i to wtedy indukuje dalsze ich kwitnienie i potrafią naprawdę dobre 2-3 miesiące kwitnąć bez przerwy. Groszki pachnące będę siała na głębokość około 5 cm. Do jednego otworka po dwie małe kuleczki. Druga będzie maciejka. Maciejka ma bardzo przyjemny zapach. Według mnie taki słodko-cynamonowy trochę. Dajcie znać, jak według Was pachnie ta roślina. Uwielbiana jest przez zapylaczy, chociaż kwiaty nie są jakieś imponujące. Lubi słońce lub półcień. Siejemy ją na głębokość około 0,5 cm i kwitnie od czerwca na wysokość około 40-50 cm. Sieję ją rzutowo, tak na głębokość około 0,5 cm. Słonecznik świetnie znana, duża roślina, bez której nie wyobrażam sobie późnoletniego, wczesnojesiennego ogrodu. Także kilka sztuk pod ścianą w słonecznym miejscu będzie idealnie pasowało. Słonecznik jest bardzo nawozożerny, to znaczy, że nie urośnie nam na słabej glebie, po prostu jego wzrost zostanie zahamowany, dlatego jego zasilanie podczas rośnięcia jest nieodłącznym elementem uprawy. Bardzo lubią go zapylacze. Przy jego uprawie też należy pamiętać, że jest to naprawdę jakby ciężki kwiat, dlatego bez podpory raczej się nie obejdzie. Będzie on się pokładał nam, aż w końcu praktycznie dotknie ziemi.
Dlatego dobrze jest zapewnić mu jakąś solidną podporę, tak żeby właśnie nam się nie pokładał na końcówce kwitnienia. Do jednej takiej dziurki wkładam jedno nasionko i tak co około 30 cm. Kolejny będzie haber, jadalny, miododajny, do bukietów i atrakcyjny na rabacie, także trzeba go po prostu mieć. Kwitnie tak mniej więcej jak maciejka od początku czerwca. Jest też podobnej wysokości, około 50 cm. Siew też podobnie, pół centymetra głębokości. Ja mam akurat tutaj miks kolorów, ale można mieć na przykład same niebieskie, wtedy mamy piękną niebieską taką chmurkową plamkę i trzeba pamiętać, że on nie lubi przesadzania. Jego też siać będę żółtowo, także odsłaniam sobie troszkę ziemi, uważając na cebulowe, które tutaj powolutku wychodzą z ziemi. I przysypujemy. Mak jest już wyższą rośliną. Jego wysokość dochodzi nawet do metra. Jest to nieodłączny element sielskich ogrodów. Nie znosi przesadzania, ma palowy system korzeniowy, a po ścięciu jego kwiaty są bardzo nietrwałe. Nie wiem, czy próbowaliście zanurzać końcówki we wrzątku albo podpalać. Podobno to powoduje, że nie wycieka ten sok i wtedy trwałość tych kwiatów jest większa. Nie wiem, sama nigdy nie próbowałam, ale makówki też ładnie wyglądają jesienią na rabacie. I świetnie sam też się rozsiewa. Siejemy go bardzo płytko, maksymalnie na te pół centymetra głębokości. Pierwsze siewy kwiatów poczynione, bardzo się z tego cieszę. Dajcie znać, co wy teraz taką wczesną wiosną siejecie do gruntu, jakie kwiaty. Można oczywiście dużo więcej gatunków, na przykład nagietki. Może właśnie je teraz siejecie. Dajcie znać w komentarzach, na pewno wiele osób dołączy do swojej listy również wasze propozycje. Ja dziękuję za waszą uwagę dzisiaj i do zobaczenia już jutro. Cześć!